Siemka, pokażę Wam, jak świecą żarówki LED-owe C6, ponieważ jedni są zachwyceni, inni mówią, że bardzo słabo świecą. Otóż one świecą, w każdej lampie świecą inaczej. Jeśli chodzi o soczewki, to też zależy, ile lat ma soczewka. Jeżeli soczewka, ten odblask jest w środku wypalony, to jest logiczne to, że to światło będzie słabsze. Jeżeli soczewka jest w miarę w dobrej kondycji, to światło jest mocniejsze niż halogen H7. Tutaj z tyłu jest wentylator, którego teraz słychać, powinno być go słychać na filmie. Natomiast no jest to tylko kilka decybeli, nie słychać tego podczas jazdy czy postoju. Te żarówki nagrzewają się do dosyć, no nie wiem, około 60 stopni, tak mniej więcej, musiał pirometr wziąć, ale nie, w tej chwili są chłodne, czyli są dobrze schłodzone. Jeśli chodzi o to, czy one się nagrzewają, czy one się nie nagrzewają, to że one się nagrzewają, gdzie na przykład zimą, to jest kapitalna sprawa, ponieważ te, które się kompletnie nie nagrzewają, to mamy cały czas zamarznięte lampy, także no i tak źle, i tak niedobrze, nie? Te mają dosyć ciekawą temperaturę, po starczy pierwsze kilka minut odczuwają jakieś 40 stopni mniej więcej. W tej chwili są, no chłodne są, może mają jakieś 15-20 stopni. To trzeba było pirometrem zmierzyć, a nie chcę się iść teraz do szafy szukać go. Tutaj mamy napięcie, na jakich on w tej chwili pracuje, no to jest powiedzmy napięcie tak, jak jest z alternatora. Tak plus minus oczywiście, 1,25 A pobór prądu i niecałe 13 V, no możemy to zmniejszyć. Ale one pracują od od 12 bodajże do 18 V, nie? No i przy takim prądzie, powiedzmy tam 12-13 V, no to widzicie, jaki mamy prąd, nie? Tak to wygląda. Teraz pokażę na ścianie, jak to wygląda. Może się uda, bo zaraz dzieciaki chyba przyjdą, to nawet nie wiem, czy uda mi się nagrać ten filmik. Tutaj jest reflektor oddalony 2 metry od ściany. Ściana jest biała, więc na niej jest najlepiej widać, jak ten reflektor się ustawia. Widać, że światło jest bardzo dobrze odcięte, tak jak powinno być. To jest soczewka z Opla Signum, to samo co Vectra C. Także mamy już jakieś porównanie, w jaki sposób to jest widoczne. Ja się może troszeczkę odsunę, żeby to było widać. W chwili obecnej to nie mam gdzie pokazać, bo jest cholerny mróz. Normalnie bym na dworze pokazał, ale jest za zimno dzisiaj. Natomiast ta biała ściana jest bardzo dobrym odwzorowaniem. Także uważam, że ci, którzy mówią, że te żarówki są słabe, no jednak nie mają racji. Wszystko zależy od ich lamp. To na tyle. Jak będzie chwila, to nagram jeszcze inne, kolejne żarówki. Tutaj jeszcze mam do testów przygotowany ten model. Ten ma mniejszy wentylator. Oczywiście to są H7-eczki z diodami nadrukowanymi. Później, jeżeli dotrą do mnie nowsze żarówki LED-owe, no ale tamten niestety to już trzeba ponad stówkę dać. To też może być prezentacja. Te się nazywają, znaczy te wcześniejsze to są X6, a te są X-Storm, coś tędy, no takie opakowanie. Tu też one można różne kolory sobie zakupić, tych żaróweczek, aczkolwiek najlepszą barwą światła, która jest najlepiej odbijana od ziemi, to jest biały neutralny, tak. No, ale te będą może w następnym teście, bo dzisiaj jest to i tyle. I tak to właśnie wygląda. No i do zobaczyska, jak będziemy coś dalej dubać, no to poleci następny filmik. To jest taka soczewa wyciągnięta właśnie z Signuma czy Vectry C. Trzeba było cały reflektor rozdłubać, bo to wszystko jest poklejone, także. No ale do testów jest okej. Okay.